1919, 1920, 1921. To ważne dla Ślązaków daty. Dzięki heroicznej postawie uczestników powstań udało się przyłączyć część Górnego Śląska do Polski, by uczcić pamięć bohaterów. 20 czerwca został ustanowiony Narodowym Dniem Powstań Śląskich. Święto po raz pierwszy obchodzono 2 lata temu. Dzisiaj w Katowicach złożono kwiaty pod pomnikiem Powstańców Śląskich i odsłonięto pamiątkową tablicę. Magda Sincewicz. Gdyby nie oni, nie byłoby nas, wolnych nas. I choć minęło tyle lat, pamięć o nich wciąż jest żywa. Trwa w sercach naszych rodzin, zwłaszcza tych, gdzie dziadkowie i pradziadkowie byli uczestnikami tamtych zdarzeń. Narodowy Dzień Powstań Śląskich rzeczywiście jest to jedyne, tylko śląskie święto, które jest świętowane na terenie całej Rzeczpospolitej. I to jest duże przywrócenie naszej trudnej historii, naszej trudnej pamięci, ale też dla nas, dla Ślązaków, możliwość przepracowania naszych własnych doświadczeń, które są różne, bo taka jest historia. Historia, o której nie można zapominać, a propagować, by pamięć o wydarzeniach z lat 1919, 1920 i 1921 zapisała się w ogólnonarodowej świadomości. Fantastyczna okoliczność, żeby przypominać znaczenie tamtych wydarzeń, rolę, jaką odegrali mieszkańcy Śląska, ich determinacji, by doprowadzić, by zrealizować to niezwykłe w istocie marzenie, jakim było, by Górny Śląsk znalazł się w granicach Rzeczypospolitej. To marzenie powstało jeszcze zanim Rzeczpospolita się odrodziła. To niezwykłe pokolenie, w większości bardzo młodych ludzi, zrealizowało ten sen. Dzięki temu świętu możemy dalej opowiadać tę piękną historię. Zwłaszcza, że w dziejach Polski niewiele takich chwil się zdarzało.